Dlaczego w ogóle kupować mieszkanie takie wakacyjne i w ogóle inwestować poza granicami Polski? Ja w ciągu kilku dni obejrzałem ponad 30 mieszkań i zrobiłem 1000 kilometrów. I dlaczego Hiszpania? Dla kogo są takie nieruchomości wakacyjne? Jaki trzeba mieć tam budżet w ogóle, żeby funkcjonować, żeby kupić nieruchomość? I dlaczego nie robię tego sam, skoro znam się na rynku nieruchomości, mogę wiele rzeczy sam ogarnąć? Gdzie jadę? Jadę na wakacje do Hiszpanii, ale to nie są zwykłe wakacje. To są wakacje inwestycyjne, czyli takie wakacje, na których oglądam nieruchomości i na których kupuję nieruchomości. Także chciałem Wam pokazać, jak wygląda rynek inwestycyjny w Hiszpanii, a jadę dokładnie, lecę na lotnisko w Alicante i będę w okolicach Costa Blanca, rejon Walencji i tam zamierzam na kontynentalnej Hiszpanii poznać rynek nieruchomości i zainwestować. Także będziecie razem ze mną, zabieram Was tam razem. Dlaczego w ogóle kupować mieszkanie takie wakacyjne i w ogóle inwestować poza granicami Polski? Ja uważam, że warto po prostu, jak już macie jakiś majątek, to zacząć inwestować poza granicami Polski. Bo ja już kupuję kolejne mieszkanie za granicą i uważam, że to jest pewna dywersyfikacja ryzyka, która jest i którą każdy inwestor powinien robić. I dlaczego Hiszpania? Hiszpania uważam, że jest fajnym krajem, już wielokrotnie tam byłem. Pasuje mi kulturowo, jeśli chodzi o sposób bycia tych ludzi w Hiszpanii. Jest w Unii Europejskiej, jest w strefie euro. Oczywiście VAT też ma, jak każdy kraj, natomiast jako kraj, w którym chcę ulokować pieniądze na jedno, dwa, czy być może trzy mieszkania, spełnia moje oczekiwania. Będę tam 7 dni i uważam, że to jest wystarczający czas na to, żeby poznać lokalny rynek. Ja jestem zwolennikiem tego, że mimo tego, że jestem inwestorem i kupiłem w życiu kilkaset mieszkań i widziałem kilkaset, a może kilka tysięcy mieszkań, to jadę na obcy dla siebie region i jestem bardzo pokorny, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości. To znaczy, że mimo tego, że tu w Polsce jestem ekspertem i wiele w życiu widziałem, to traktuję swoje doświadczenia jako plus, natomiast tak samo jak amator chcę te mieszkania obejrzeć, czyli zgodnie z zasadą 110-3-1 będę oglądał dużą ilość mieszkań, bo tylko oglądanie mieszkań na żywo daje mi możliwość poznania tego lokalnego rynku i nie popełnienia błędu inwestycyjnego. Bo wszystko fajnie wygląda w internecie, ale jak już jest się na żywo, to widać, dlaczego akurat te mieszkania mają wartość, dlaczego te mieszkania już się długo nie sprzedają, dlaczego te mieszkania będą wynajmowane po wysokich czynszach i będą miały dobre obłożenie. Jak zamierzam to robić? Bo wiadomo, że nie znam hiszpańskiego, znam angielski, natomiast w Hiszpanii nie wszyscy mówią po angielsku. I zacząłem moje poszukiwania od, po pierwsze, wybrania rejonu, rejon już wybrałem, natomiast znalezienia partnera w postaci biura nieruchomości, czyli agencji, która lokalnie jest głęboko osadzona w rynku nieruchomości, ale też pracują w niej Polacy. A to jest czas dla mnie? Tak. To jest firma Trip Invest i tam agenci przygotowali dla mnie oferty, które wcześniej spełniają moje kryteria. Też chciałbym Wam pokazać cały przekrój rynku, nie tylko to, co mnie interesuje, ale też jestem ciekawy, jak kształtują się takie tańsze mieszkania, ale i też droższe wille. Do plaży mamy około 400 metrów. Trzeba zejść tamtędy, no i widać... No, to lewy tempo, nie? Patrz. A tutaj właściwie, no, schodzisz w dół. Pierwsze z mieszkań, które Wam pokażę, ma bardzo nietypowy układ i wymaga, no, nieco pracy, ale widok naprawdę sporo wynagradza. Najgorzej prezentuje się kuchnia z oknem na zaniedbaną pralnię, jednak nadal to jest miejsce z potencjałem. Na dole jest salon, kuchnia, łazienka i pralnia, a na górze znajdziemy dwie sypialnie i dwie łazienki. Przez to, że są trzy łazienki i pralnia, to jest duża strata miejsca. Natomiast na samym poziomie, na poziomie wejścia jest garaż na jeden samochód. I w Polsce byśmy powiedzieli na to, że to jest segment, że to jest szeregowiec, tam się na to mówi mieszkanie. Ja myślę, że to mieszkanie nie było ani wygodne dla osób, które tam mieszkają, Hiszpanów cały rok, ani dla najemcy potencjalnego na Bookingu. Także ja na pewno odrzucę tę ofertę. A coś, co na pewno mnie zniechęciło, to jest to, że jak wszedłem tam na plażę po tych schodach na dół i wszedłem z powrotem, to byłem cały mokry.
I nawet sama właścicielka mówiła o tym, że sprzedają to mieszkanie, bo jest wielopoziomowe i już mamy dosyć latania po tych piętrach za tymi dziećmi. Oni mieszkali tutaj bardzo długi czas i im się tu bardzo podobało, bo dzielnica jest bardzo fajna i spokojna, tak do życia. No ale z dwójką dzieci i z tym układem takim piętrowym jest za ciężko i dlatego sprzedają. Pierwsze mieszkanie ma aż 135 metrów i kosztuje 339 tysięcy euro. Ma dwa poziomy, natomiast jest duży metraż i cena z metra wychodzi naprawdę dobra, natomiast jest duża utrata powierzchni na częściach wspólnych, na korytarzach, na pralniach i łazienkach. I dlaczego nie robię tego sam, skoro znam się na rynku nieruchomości, mogę wiele rzeczy sam ogarnąć, to po pierwsze nie znam lokalnych uwarunkowań. Agencja zewnętrzna da mi po pierwsze wiedzę, nie da mi popełnić błędu, po drugie ma szerokie kontakty w postaci prawników, różnych specjalistów, których ja tam potrzebuję. Po trzecie też zna język polski, więc bardzo łatwo się jest komunikować, nie dochodzi do żadnych nieporozumień. I potrzebuję kogoś, kto lokalnie wie, zna i jest już tam ileś lat na rynku i potrafi mi wiele rzeczy podpowiedzieć, których ja być może nie zobaczę, bo ten lokalny rynek może działać trochę inaczej niż w Polsce. Kolejne mieszkanie przy Playa Levante w Benidormie, w bardzo fajnym miejscu przy deptaku i promenadzie, gdzie byłem tam w nocy na imprezie, jest full ludzi. Tak fajnie, wiesz, wychodzisz sobie, wiesz, kąpiel, nie? Idziesz się kąpać. Tak, właściwie w klapeczkach na plażę albo nawet na bosaka. Jest sypialnia jedna z podwójnymi pojedynczymi łóżkami, druga z podwójnym łóżkiem, czyli w sumie wszystko w standardzie hiszpańskim, ale okna są dobre, nowe plastikowe, drzwi też już wymienione. Mieszkanie ma dwie sypialnie i 75 metrów. Jego cena to jest 340 tysięcy euro, całkiem dużo, jak na budynek z 75 roku. 12 piętro, widok jest genialny, no ale mieszkanie nie zachwyca swoim wykończeniem i wystrojem. Wszystko jest po remoncie, także jest w miarę świeże. Standard jest hiszpański. Blok jest stary, ale w dość dobrym stanie. Tutaj wspólnota działa dość dobrze. Także wszystko jest właściwie gotowe do zakupu czy do sprzedaży. Można powiedzieć, że na wynajem na pewno cieszy się zainteresowaniem i nie jest mało pustostanów. Natomiast ja szukam chyba jednak czegoś innego, czegoś o wyższym standardzie. I teraz jakbym porównał ten blok do bloku w Polsce z lat 70., to jest totalnie inna jakość wykonania. Tam są, można być marmury, jak u nas w starych budynkach użyteczności publicznej, a tu jest to zwykły blok. Natomiast ja szukam jednak czegoś, co dużo lepiej będzie się starzało, a nie co już jest stare. Cena nie jest mała, natomiast gdybyśmy chcieli kupić w nowym budynku, w pierwszej linii brzegowej, apartament, musielibyśmy zapłacić znacznie dużo więcej. To jest jednak pierwsza linia, więc to jest lokalizacja absolutnie topowa. Widok jest przepiękny i to na pewno będzie przyciągać ludzi. Jak ktoś będzie w zimie miał coś wynająć, no to raczej wynajmie tutaj. Właściciel mieszkania, podkreślam, Rosjanin, twierdzi, że mieszkanie wynajmuje się praktycznie cały rok, jedynie co w zimie wynajmuje się 20% taniej. Natomiast ja nie do końca mu w to wierzę, ze względu na to, że troszkę moim zdaniem podkolorował. And in the winter? Less, but 20%. 20%. Less, yes. 20% less, cheaper, yes. Cheaper price means... Bartek z biura Trip Invest potwierdza też, że no jednak trochę tutaj kolorował nas właściciel. Mówią, że Benidorm się wynajmuje cały rok, bo to jest Benidorm. No nie do końca, ale no na pewno te 40%, 35% będzie można uzyskać. No Bartek, co teraz będziemy oglądać? Będziemy oglądać taki duży apartament w Altea. Apartament ma około 100 metrów kwadratowych, plus dodatkowe 150 metrów tarasów i solarium na dachu. Także inwestycja jest bardzo ciekawa, położona w dość prestiżowym miejscu. Jest to rynek pierwotny, więc mieszkanie jest z pierwszej ręki od dewelopera. Jest wykończony pod klucz. Dodatkowo oczywiście miejsce postojowe w cenie. Ciekawa, fajna, prestiżowa inwestycja.
Kolejna oferta to jest apartament w Altea Hills, czyli bardzo fajnym miejscu z naprawdę pięknym widokiem. Natomiast ten budynek budował deweloper, który upadł i jego rolę w dokończeniu przejął fundusz inwestycyjny, który wykupił te długi i fundusz kończył tą budowę po deweloperze. To jest ostatnie mieszkanie, które im zostało. Apartament ma ogromny taras wielkości około 80 metrów i do tego dużą powierzchnię na dachu, która służy jako solarium. Tam mamy dodatkowe 100 metrów kwadratowych. Budynek już pracuje od 10 lat, więc to jest trochę podejrzane, że mieszkanie 10 lat stoi niesprzedane na rynku, który naprawdę w Hiszpanii jest od 10 lat w dobrym stanie. Tu jest część salonowo-kuchenna z tyłu. No i tak naprawdę sypialnie i łazienka. Rzecz jest wykończona, wyfilowana, wymalowana. Tak naprawdę trzeba byłoby tu tylko rzucić meble. Mieszkania są wykończone słabo, albo po prostu już się starzeje i ktoś, kto nim zarządza, nie do końca dba o to, żeby wszystko było czyste. Kuchnia oczywiście wyposażona w AGD. Także to też jest właściwie standard, tak jak nas w Hiszpanii. Ono sobie ma lampę. Mieszkanie ma dostęp do solarium, czyli do takiego miejsca, gdzie można się opalać. Natomiast to jest nie taras, gdzie się wychodzi prosto z salonu. Taki taras jest, ale to jest przestrzeń nad salonem jeszcze dodatkowo. Tam można robić grilla. Słychać autostradę. Mhm. Także jest to pewien mankament, ale wynagradza nam to zdecydowanie piękny widok. Mieszkanie naprawdę warte uwagi ze względu na lokalizację, położenie i widok. Natomiast wiem, dlaczego się nie sprzedało. Poczułem to, dopiero jak zobaczyłem, jak byłem w tym mieszkaniu, to dźwięk autostrady. Nikt nie chce wydać takich pieniędzy i codziennie słyszeć autostrady. Warto podkreślić, że jakby to mieszkanie byłoby na Bookingu, to za chwilę w komentarzach byłoby to widać. Budynek został kupiony przez fundusz w 2008 roku. Został dokończony przez ten fundusz. Technicznie mieszkanie jest na rynku wtórnym, chociaż nikt tutaj nie mieszkał, nikt go nie używał. Ile kosztuje to mieszkanie? 415 000 euro do negocjacji. No, negocjacje można przeprowadzić w różny sposób. Ale apartament jest ostatni w kompleksie, więc zapewne deweloperowi zależy na tym, żeby go sprzedać. A tu jest sprytni Hiszpanie, robią to co my. Przerabiają z pomieszczeń gospodarczych. Fajne mieszkania robią. Tu kiedyś były schowki. Słuchajcie, na poziomie z basenem ktoś zrobił schowki. O tej drodze właśnie zobaczyliśmy to. Mi się ono tak nie do końca podoba. Nie za te pieniądze. Ja nie widzę tej wartości. Oczywiście widać, że budowa kosztowała dużo, mury oporowe i budowa na tym wzgórzu. Ale jakby nawet jakoś wykończenia tego widać, że to jest tak budowane, tak trochę widać, że ktoś to przejął na sztukę i jest dokończane i trochę, no trochę nie tego się spodziewałem. Ważne jest to, żeby ta inwestycja była pewnego rodzaju ponadczasowa, żeby nie była w bloku czy w kompleksie, który się już jest bardzo stary albo się bardzo szybko zastarzeje. Więc zależy mi o tym, żeby patrzeć na to w perspektywie 20 lat, a nie w perspektywie roku, dwóch czy trzech, tylko ja chcę mieć ten kapitał tam długo. Hiszpania ma to do siebie, że są wysokie koszty wejścia, więc nie opłaca się podejmować decyzji na rok, dwa albo trzy, ponieważ zakup mieszkania wiąże się z kosztem powyżej 10% wejścia i ceny nieruchomości. Zaraz będziemy oglądali kolejne mieszkanie, zobaczcie sobie w budowie. A tu widać styropian, jest grubości pianki do pływania na basenie. Idę właśnie na nową inwestycję do dewelopera. Praktycznie oni wszystko wybudowali, tu na górze i tu na dole. Hello. Oni mają tam biuro w mieszkaniu pokazowym, w którym można zobaczyć sobie jakość wykończenia, jakość materiałów i jak to będzie wyglądało, jak wybudują ten budynek. Taki dom pokazowy zawsze działa pozytywnie na klientów, bo tutaj zazwyczaj deweloperka idzie z wykończeniem. Mhm. I klienci chcą widzieć, jakie to wykończenie jest, jakie są propozycje, no i tutaj mogą to zobaczyć nie tylko na wizualizacji, ale w prawdziwym życiu, jak to będzie wyglądać.
Mieszkanie, które mnie interesuje, nie jest jeszcze w budowie, nie można go zobaczyć, natomiast chcę zobaczyć, co mają mi do zaoferowania na tu i teraz. This phase will be delivered on February 23. On this phase, I have one duplex available with a garden, number 4. All right. The rest of the properties are already sold out. And there I have some few available. I have one duplex penthouse here and few with a garden. And the rest already are sold out. Z jednej strony, kupując takie mieszkanie, musimy wyłożyć pieniądze w transzach. Dzisiaj oni są dosyć elastyczni i można zapłacić w systemie dzisiaj mała kwota, na końcu większa, na przykład 20-80. Natomiast jeżeli miałbym płacić transzami, to zamroziłbym kapitał na rok czy na półtorej, a nie mógłbym korzystać z tej nieruchomości, z tego mieszkania. Te mieszkania, które są kupowane w systemie transzowym, są tańsze niż te, które są gotowe i czekają na klientów. Pozytywnie mnie zaskoczyło to biuro deweloperskie, jakby jakość obsługi i jakość wykończenia tego. Widać, że są tam dobre pieniądze, zarówno dobrze na tym zarabia deweloper, ale i też dostarcza fajną jakość. To jest taka dzielnica, że można sobie spokojnie pojechać do Benidormu na kolację, na obiad i korzystać z bycia nad morzem, a jednocześnie żyć w takich przedmieściach, a nie w zgiełku miasta. To jest bardziej oferta dla kogoś, kto chce mieć po prostu taki coś pomiędzy domem a mieszkaniem. Cena tego apartamentu, a właściwie takiego segmentu, który ma 230 metrów, to jest 480 tysięcy euro. Postanowiłem też obejrzeć dom, a właściwie willę. Działka jest tutaj nad nami, tak? Więc oni szyją te wille na miarę, robią coś. Co dokładnie klient potrzebuje. Okay. Taki rodzaj deweloperki, bo przy willach robi się mniej więcej podobnie. Book house like an example, but it's still the same. It will be ready to be for living at December. Tu mamy dom pokazowy, który już jest wykończony, który już jest zrobiony i można go sobie obejrzeć i jak będą wyglądały kolejne. Wiele rzeczy można zmieniać, wiele rzeczy można udoskonalać, modyfikować na etapie budowy, także oni są bardzo otwarci na to, żeby przyjść i powiedzieć swoje sugestie. Od samego początku nie zamierzałem kupować domu, tylko byłem bardzo ciekawy, jak to wygląda, ile to kosztuje i kto kupuje takie nieruchomości. To nie jest dla mnie, bo tak jak widzicie tutaj, ta willa jest dosyć daleko i dookoła praktycznie nic nie ma, nic się nie dzieje. Te drogi są po prostu robione pod deweloperkę i cały ten obszar zurbanizowany ma już układ drogowy i tam tylko wstawia się projekty deweloperskie. Z jednej strony widać góry, a z drugiej strony mamy widok na morze. Tutaj widać, budują się już kolejne etapy tej inwestycji i tych willi będzie jeszcze mnóstwo. Jak byłem w tym budynku, to uważam, że on był dobrze wykończony, ale ta bliskość taka sąsiedztwa i te domy takie trochę jeden na drugim powodowały to, że nie wyłożyłbym 3 milionów złotych na tego typu inwestycje, bo to jest uważam zbyt dużo jak za tak małą kameralność. Nie spełnia to moich potrzeb takich już na pewno nie inwestycyjnych. Inwestycyjnie to się nie sklei. To nie, ale to nie spełnia żadnych innych potrzeb moich, prawda? Po co mi tutaj to jechać, jak mogę na zadupiu za pół ceny kupić taką willę? Przede wszystkim najważniejszy jest dla mnie cel inwestycyjny, czyli przede wszystkim priorytetem jest to, żeby to mieszkanie dobrze się wynajmowało, żeby dobrze pracowało, a drugorzędną sprawą jest to, żeby spełniało moje potrzeby. Willa fajnie wykończona. Parę detali oczywiście można byłoby zmienić, ale lokalizacja jest dla kogoś, kto specyficznie chce tutaj. Tak. I zapłaci za te 200 koła więcej. I może za to zapłacić i prawdopodobnie ma tutaj znajomych naokoło i dlatego specjalnie tutaj kupuje, ponieważ ta lokalizacja go interesuje. Z tego względu, że ja tam nie będę przyjeżdżał co roku, 3 razy w roku, nie będę tam siedział 2 miesiące podczas wakacji, tylko raczej będę tam okazjonalnie, może raz w roku, może wcale czasami, bo jestem osobą, która lubi zmieniać miejsce i czasami po prostu wolę mieszkać gdzieś indziej, a dla mnie ważne jest to, żeby to mieszkanie było kupione i pieniądze były ulokowane, a nie do końca zainwestowane. Czyli to jest taka niewielka różnica między lokowaniem a inwestowaniem, bo ja inwestuję w Polsce, ja w Polsce mam pieniądze na horyzoncie wzroku, czyli
precyzją lasera jestem w stanie pilnować mojego biznesu, bo znam uwarunkowania, bo jestem tu ekspertem, bo się na tym znam, mam kontakty, a za granicą ja bardziej lokuję kapitał, czyli jakąś małą część moich aktywów wkładam po prostu jako, tak jakby szufladkuję pieniądze i one są w pewnym sensie inwestycją, ale bardziej ulokowaniem, czyli bardziej dla mnie się liczy bezpieczeństwo tej inwestycji, a niekoniecznie wielka stopa zwrotu, która ma mi dać zarobić gigantyczne stopy jakby zwrotu. Dlatego ja w Polsce inwestuję pieniądze na wysokich stopach zwrotu, bo tu się na tym znam, a za granicą bardziej chciałbym kupić nieruchomości, które będą taką jakby lokatą kapitału, takim jakby czymś, co będzie zarabiało, ale ta stopa zwrotu już nie jest tak bardzo istotna, jak bezpieczeństwo ulokowania kapitału. To mieszkanie, które Wam teraz pokażę, to jest najtańsze mieszkanie, które oglądałem i to jest mieszkanie po babci. Myślę, że najtańsze z tego powodu, że widok z balkonu jest widokiem na ściany kamienicy sąsiedniej i nie widać totalnie nic, co jest ciekawe albo ładne. Typowe mieszkanie w hiszpańskim bloku. Z osobną kuchnią, osobną sypialnią. Mieszkanie ewidentnie nadaje się do liftingu, a może nawet do remontu. Trzeba tutaj zrobić wszystko pod siebie, bo meble są stare, układ jest stary. No i właściwie wszystko jest trochę stare. To, co ratuje to mieszkanie i co przyciąga uwagę, to zdecydowanie cena, czyli niecałe 60 tysięcy euro. To jest taki hiszpański styl. No oni tak mają. Bo to jest takie mieszkanie dla Hiszpana tutaj, prawda? Ale ile to jest? 60 tysięcy, to ile to jest na polskie? 300, tak? Więcej? Więc to wyjdzie około 300 tysięcy z kosztami zakupowymi. No i do tego trzeba doliczyć remont. No i teraz pojawia się pytanie, jak bardzo chciano by w to ingerować. Mieszkanie jest w miejscowości Torrevieja, w takiej części, powiedziałbym, że rdzennych mieszkańców, ale raczej nie nadaje się na inwestycyjnie, na wynajem. To jest bardziej mieszkanie dla jakiegoś pracownika, a niekoniecznie turystycznie, że ktoś miałby przyjemność z tego, żeby tu przyjechać i odpoczywać. Mimo tego plaża jest blisko, bo jest dosłownie 200 metrów od tego budynku. Mieszkanie z jedną sypialnią, salon z właściwie oddzielną kuchnią, która ewentualnie mogłaby się przekształcić w aneks kuchenny. Można byłoby to otworzyć. No to byłoby ciekawie na pewno. Dużo więcej przestrzeni by się zrobiło. Odrzucam to mieszkanie ze względu raz, że na widok, a dwa, że na dzielnicę. Tak? Stan można zmienić, kwestia pieniędzy. Remont takiego mieszkania byłby wykonalny, bo już robiłem remont za granicą i to jest do zrobienia. Natomiast tu nie chodzi o remont w tym mieszkaniu. Chodzi o to, że ono ma cechy, których nie można zmienić, a nie można zmienić lokalizacji i bloku. Kolejne mieszkanie jest w miejscowości Torrevieja i ono słynie z tego, że zimą przyjeżdżają tutaj ludzie grać w golfa i oni są bardzo często najemcami tego typu apartamentów czy domów. Przez to, że ci golfiści tu przyjeżdżają, to jest ciekawe pod względem inwestycyjnym, bo ktoś to wynajmie w zimie. Nie ma, to w ogóle nie ma hoteli. Dlatego tutaj kwitnie tak rynek wynajmowania nieruchomości, nie? Prywatnej. Tak. Bo tu nie ma hoteli. Czy budynek w takim typowo hiszpańskim stylu, bardzo dużo takich budynków jest na Wyspach Kanaryjskich, jest typowo hiszpańskie, stan jest, jak widać, nie do końca, wszystko jest nowe, no ale można powiedzieć, że nadaje się do użytku, ale to nie jest to, do czego bym chciał przyjeżdżać. No, widać tutaj taki troszkę starszy styl, 2000 lata. Master bedroom, który w sumie nie jest taki duży, ale ma dość sporą łazienkę, jak na łazienkę do jednego pokoju. Uważam, że ono jest w stanie za słabym do zamieszkania, a za dobrym do generalnego gruntownego remontu. Albo szukałbym, które jest dosyć nowe do zamieszkania, załóżmy do kilku lat. Co myślimy? Troszkę stare to jest. No. Znaczy ono nie jest, ono jest zaniedbane po prostu. No w takim sensie, że jest tak jakby czas się posunął, a to stoi w miejscu, prawda? No bo wiadomo, że... No bo ktoś tutaj nie wykonał, tak. Po prostu kupił i... I sobie miał, tak? No, tak. Miał. Pan tu możesz kupić mieszkanie i mieć taki widok, że hej. W ciągu kilku dni z Bartkiem obejrzeliśmy blisko 30 mieszkań.
Bartek cały czas wyszukuje nowe okazje, ale chyba najbardziej podoba mi się to. To jest najwyższy budynek mieszkalny w Unii Europejskiej. Dzisiaj ten budynek jest symbolem miasta Benidorm. Jeszcze długo, długo nikt nie weźmie się na odwagę, żeby wybudować większy. Powiemy, że chcemy zobaczyć tylko te mniejsze metraże, ale na różnych piętrach. No, no i powinni nas przewieźć. Okej, no problem. No czekamy koło drzewa. Zresztą ewidentnie bardzo starej oliwki. Przesadzona pewnie. Musieli ją przesadzić. Na bank. Ale jest piękna. Tą nieruchomość upatrzyłem sobie już 2 miesiące przed przyjazdem do Hiszpanii i bardzo chciałem ją zobaczyć, bo no jest na pewno unikatowa. Benidorm, it's a very popular place, you know, it attracts lots of people coming here for vacation. It's the best place for investors. I chcieliśmy obejrzeć tutaj 3 mieszkania na różnych piętrach, z tego względu, żeby zobaczyć, czy dodatkowe pieniądze, które trzeba zapłacić za piętro, są tego warte. It's height 200 meters. You see two towers, Poniente and Levante towers, and the part up there, the diamond. In the diamond, there we have apartments. They are pretty large, exclusive, and quite expensive. The price over 1 million euros. Z mojej perspektywy, kogoś, kto nie kupuje sobie po prostu, nie kupuje sobie zabawek, tylko kupuje coś, co ma ulokować kapitał i zarabiać, i to dużo lepiej będzie pracowało mieszkanie na niższym piętrze, bo stosunek zysków z najmu będzie lepszy na niższym piętrze, ponieważ klient na Bookingu na przykład nie ma możliwości wyboru piętra. On dopłaca często za wielkość, za funkcję, ale za piętro często nie ma tej opcji dopłaty, a zakup jest znacznie droższy. Budynek ten na ostatnim piętrze ma strefę spa, siłownię z niesamowitym widokiem na morze i na cały Benidorm. To jest naprawdę zapierający dech w piersiach widok i myślę, że nie jedna osoba zapłaciła za mieszkanie w tym budynku ze względu tylko na ten widok. Najbardziej podobało mi się to, że można korzystać z tych części wspólnych jako właściciel tego budynku, czyli jacuzzi na samej górze z widokiem na zarówno na góry, jak i na morze, ale też i na zachód słońca. Wykończenie tych mieszkań jest przyzwoite, mogłoby być trochę lepsze, jest minimalistyczne i jest wystarczające, żeby je spokojnie wynająć. Mieszkanie, które widzieliśmy, no nie jest zbyt duże, natomiast ma już 2 sypialnie i salon. Ta powierzchnia jest dosyć dobrze wykorzystana. Wynajem takiego apartamentu na dobę to jest koszt rzędu 200-300 euro dziennie. Agentka, która pokazywała mi to mieszkanie, mówiła, że w tym budynku są już jacyś Polacy i sporo Polaków kupuje. Popularność tego budynku może pomóc w jego wynajmie. To jest budynek unikatowy i on jest pewnego rodzaju ikoną tego miasta i jest charakterystycznym punktem, ponieważ budowali go od kryzysu w 2008 roku. Później stał wiele lat pusty jako szkielet. Dopiero kilka lat temu zaczęła ta firma kończyć i go dokończyła, więc on wiele lat straszył. Na samej górze tego budynku jest diament i w tym diamencie są najbardziej luksusowe apartamenty. Z moim polskim małym budżecikiem nawet nie chciałem ich oglądać, z tego co wiem, już są sprzedane. Budynek jest 200-300 metrów od plaży, natomiast trzeba zejść z górki, ale później z tej plaży trzeba wrócić pod tą górkę i to już nie jest takie do końca fajne. Widzimy kolejne mieszkanie w Torrevieja. To jest taki nowy dosyć kompleks, w którym są apartamenty i mają wspólny basen, wspólne miejsce do odpoczynku. Mieszkanie jest na parterze, więc jest takie trochę... W Polsce by się wydawało, że zaraz coś ci wejdzie, okradnie, starsza pani by pewnie tam zamontowała kraty. Natomiast tu jest normalne, że ludzie tak sobie mieszkają i wypoczywają. To mieszkanie, mimo tego, że było dosyć ładnie wykończone, nie było jakieś stare,
to czuję, że nie było dla mnie, bo jedyne co miało fajne to basen, ale daleko do plaży, za mało kameralnie, wszystko jest tak jakby trochę w głębi i z okolicznych budynków wszyscy się na ciebie patrzą, jak się opalasz, także to nie do końca mi pasowało. To mieszkanie to jest mieszkanie, które wygląda na poflipowe. Ja zapytałem się, czy ten właściciel to jest flipper, ale powiedzieli mi, że nie. Tu mam dwa tarasy, jeden ten z przodu. To jest mieszkanie, które on kupił i całkowicie sobie wyremontował, tak? To jest gotowe do mieszkania, do sprzedania. On jest fliperem takim, który robi zajmuje się tym? Nie. Moje oko fliperskie podpowiada mi, że to chyba jednak był fliper, bo przygotował je po prostu tak, żeby tylko wejść i można było tam mieszkać. Spójrzcie sobie na elewację, jak jest pomalowana i tylko ta część, która należy do tego mieszkania, jest przygotowana tak jakby trochę na handel. Tak to mi wyglądało. Tutaj fliperzy robią pełny sprzęt tak 3D, nie tak jak w Polsce, jakieś atrapy. Mieszkanie jest małe, jest w takiej dzielnicy, powiedziałbym, trochę to wygląda jak w Kalifornii. W tym mieszkaniu wystarczy kupić meble i to mieszkanie od razu może zarabiać. Natomiast mieszkanie jest w miejscowości Torrevieja, które mi się trochę mniej podobało niż Benidorm. Właśnie wracam z Alicante i pewnie jak mnie obserwowaliście, to widzieliście parę zdjęć na Instagramie z wyjazdu. I to był naprawdę intensywny czas. Nieruchomość wybrana, teraz zostaje mi tylko i wyłącznie zdalnie negocjować cenę i dopełnić wszystkich formalności. Mam nadzieję, że sprzedawca przystanie na moją ofertę. Dla kogo są takie nieruchomości wakacyjne? Na pewno nie są to dla kogoś, kto chce kupić swoje pierwsze mieszkanie na wynajem, bo to nie jest ten produkt. To jest dla kogoś, kto ma już majątek w Polsce, ma już mieszkanie na wynajem w Polsce i chciałby sobie dywersyfikować ryzyka i włożyć po prostu pieniądze, żeby były w innym kraju niż Polska. To jest i przy okazji korzystać z tego, żeby móc tam przyjeżdżać raz na jakiś czas. Jaki trzeba mieć tam budżet w ogóle, żeby funkcjonować, żeby kupić nieruchomość, to ja widziałem oczywiście oferty poniżej 100 tysięcy, natomiast to są mieszkania, które są poniżej w ogóle totalnie moich oczekiwań i myślę, że pół miliona złotych to oczekiwałby pewnie wyższego standardu i czegoś innego, więc można powiedzieć, że tam jak w Polsce ktoś ma pół miliona złotych luźnych pieniędzy do zainwestowania za granicą, to no, ma już spory majątek, tak, poza tym, a w Hiszpanii to tak naprawdę to jest no zwyczajne, tanie, zwykłe mieszkanie. Ja liczyłem się z budżetem na poziomie miliona złotych, czyli 200 tysięcy euro, tak w zaokrągleniu. Natomiast zwiększyłem swój budżet do kwoty 400 tysięcy euro. Dlatego warto oglądać nieruchomości na żywo, żeby to, co widać w internecie, nie zawsze jest tak atrakcyjne na żywo, jakby się mogło wydawać. I pamiętajcie, zawsze należy szukać okazji, zawsze należy składać swoją ofertę cenową. To, ile jest podane na stronie, to, ile mówi sprzedawca, nie jest jego ostateczną ceną. I zawsze należy negocjować wszystko i wszędzie. W Hiszpanii flipping nie jest bardzo popularny ze względu na wysokie koszty wejścia podatkowe, czyli trzeba zapłacić duży podatek PCC na wejściu, żeby kupować, więc flipy nie do końca się opłacają, chyba że ktoś kupi naprawdę, naprawdę mega tanią okazję, nie wiem, 30-40% poniżej wartości rynkowej, wtedy to się opłaca mimo wszystko. Nie oglądałem domów za miliony, z tego względu, że to inwestycyjnie bardzo często się nie opłaca. To są produkty dla zamożnych klientów, którzy chcieliby mieć coś swojego i tylko dla siebie, a nie dzielić się z tym z innymi i zarabiać na tym. Ja w ciągu kilku dni obejrzałem ponad 30 mieszkań i zrobiłem 1000 km. Wydaje się dużo, ale totalnie się tym nie przejmuję, ponieważ pieniądze nie boją się odległości, a bez robienia odległości nie ma pieniędzy. Gdyby nie agencja Trip Invest, bym się błąkał po tych miejscowościach, nie wiedział sam czego szukał, umawiał się z tymi ludźmi po hiszpańsku albo na translatorze i zajęłoby mi to 2 tygodnie i zrobiłbym pewnie 5000 km. Także dzięki nim poszło sprawnie i mogłem wybrać mieszkanie, które jest dla mnie najlepsze.